to miejsce, gdzie ludzie z wartościami się spotykają, gdzie tak naprawdę to, co jest najważniejsze, czyli pomaganie sobie nawzajem, ma miejsce w rzeczywistości, na miejscu. Spotykamy się po to, aby sobie wzajemnie pomagać i z tego czerpiemy największą radość, bo to wraca do nas stokrotnie. W miejscu jednym tak naprawdę mamy ludzi z różnych środowisk, przedsiębiorców, natomiast którzy spotykają się po to, aby dawać z siebie. Z takim nastawieniem przychodzą. Nie tylko z nastawieniem biznesowym, ale z nastawieniem do tego, aby wspólnie dobrze spędzić czas, natomiast aby ubogacić siebie i innych, aby pomóc innym rozwijać siebie wielowymiarowo, nie tylko jako przedsiębiorca, ale też jako człowiek. Dzięki towarzystwu sieć plackarni, która w tej chwili liczy 5 lokali, szybko rozbudowała się. Z jednego lokalu powstało 5 w przestrzeni kilku lat. Co więcej, dzięki towarzystwu otworzyliśmy razem z żoną Moniką Fundację w Duchu Miłości. Ona pomaga samotnie wychowującym matkom. I to właśnie darczyńcy towarzystwa biznesowego między innymi powodują, że fundacja rośnie, że dzięki niej możemy pomagać innym osobom, które tego de facto potrzebują. Nie w sposób materialny, ale w sposób rzeczywisty, wchodzenia w relacje z nimi, pokazywania im, że to są osoby, które no, mogą podnieść swoją wartość, które potrzebują pomocy, ale też nie są wykluczone z tego środowiska. Networking jest ważny dlatego, ponieważ on poszerza horyzonty. Dzięki networkingowi poznajemy inne osoby, one poznają nas i dzięki temu nie tylko tworzymy kontakty, ale też tworzymy relacje między tymi ludźmi. I w jednym miejscu, w Towarzystwie Biznesowym Lubelskim, spotykają się ludzie, których dzielą te same wartości, różne osoby. I ci, którzy jeszcze niedawno zaczęli prowadzić firmę i ci, którzy prowadzą ją od wielu lat. I osoby młode i starsze, z różnym doświadczeniem. Zatrudniają jedną, ale też i kilkaset osób. I w tym jednym miejscu wspólnie sobie nawzajem pomagamy i dobrze spędzamy czas. W Towarzystwie Biznesowym Lubelskim rozpoczynamy od powitania gości. Każdy czuje się zaproszony do wejścia. Później następuje moment modlitwy. Wyjątkowa sprawa w Towarzystwie Biznesowym Lubelskim. Po modlitwie lektura duchowa i krótka refleksja nad przeczytanym tekstem z naszej Biblioteki Towarzystwa Biznesowego. Później wspólnie zasiadamy do śniadania, jemy śniadanie, rozmawiamy, kuluary, a po czym następuje część prelekcji. Zaproszony gość, dwukrotnie w miesiącu są to członkowie towarzystwa, a dwukrotnie osoby z zewnątrz, w ciekawy sposób rozmawiają na tematy biznesowe z członkami towarzystwa. A po tym następują dwie sesje rekomendacji. Pierwsza, bardzo ważna, sesja spontanicznych podziękowań, gdzie dziękujemy sobie nawzajem to, co otrzymaliśmy przez ostatni tydzień. W odpowiedzi na nasze prośby, a później każdy z uczestników ma chwilę, aby opowiedzieć o sobie, o tym, co robi, czego potrzebuje. I to właśnie odpowiadanie na te potrzeby powoduje, że ludzie wracają i widzą, że nie tylko aspekt biznesowy jest tutaj najważniejszy. Dlatego też towarzystwo biznesowe, będąc otwarte na osoby z zewnątrz, jednak jest miejscem wyjątkowym i serdecznie wszystkim je polecam.